Welcome, Waterjet Familia Around the World! Pojechaliśmy do Gdańska. A dokładnie do montowni, gdzie pojechaliśmy sprawdzić, jak dają sobie radę maszyny, o których jeszcze nie słyszeliście na tym kanale. Sam budynek, w którym pracują sandboty, ma ciekawą historię. Jest to dawna hala 89A. Została zbudowana w latach 1936-1938. Obiekt na początku pełni funkcję fabryki. Umieszczono tam montażownię U-botów, która produkowała części do niemieckich statków podwodnych. Następnie wnętrze służyło jako magazyn główny stoczni. Po wyłączeniu przestrzeni z działań stoczniowych budynkiem zainteresowały się środowiska artystyczne. I powstała tam na przykład znana dyskoteka o nazwie Kazamaty. Co to jest sandbot, możecie się zapytać? Jest to hydropiaskarka, czyli piaskowanie różnych powierzchni na mokro. Jest to idealne uzupełnienie maszyn Waterjet, ponieważ możemy wykorzystywać garnet, który już został użyty, do piaskowania. Idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy już posiadają maszynę Waterjet. Montowni chłopaki używają naszej hydropiaskarki do ściągania starej farby z wnętrza budynku. Jak oni to opisują, idzie to całkiem sprawnie. A co się tam będzie znajdować? Projekt budowy zakłada wielofunkcyjny parter, gdzie będą restauracje, strefa gastronomiczna, będą odbywały się koncerty i różnego rodzaju imprezy. A na piętrach będą znajdować się apartamenty. Sandbot pojawi się jeszcze na naszym kanale. Będziemy go testować, aby pokazać Wam cały wachlarz możliwości, co potrafi ta hydropiaskarka. Ale na tą chwilę żegnam się z Wami i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!